Gratulacje, trzeci wygrany wyścig Woman Power, to chyba bardzo rzadko się do tej pory zdarzyło w tej edycji. No, ja to... To moje pierwsze trzy wygrane Woman Power, ale tak naprawdę dzisiaj to Klacz pokazała swoją klasę. Ja jej tylko pomogłam i ją przeprowadziłam, bo bez jej by się gonitwa nie odbyła. Nie? Dobrze, a powiedz, jak to jest, że trafiasz na tak dobre konie? Czy szukasz tych koni, rozmawiasz z trenerami, czy oni, wiedząc, że tobie tak dobrze idzie w tych gonitwach Woman Power, sami się zgłaszają? No pani Kornelia do mnie sama napisała. Ja szczerze, gdyby nie ona, nie miałabym konia, ponieważ na Służewcu nikt się mnie nie zapytał, czy pojadę w tej serii, a pani Kornelia mi z nieba spadła i pomaga mi w wygraniu właśnie tej serii. No tak, kobiety pomagają kobietom. Powiedz, rozmawialiśmy przed sezonem, że jesteś po operacji, że ta forma idzie w górę. Który to już wygrany wyścig w tym sezonie? Piąty czy szósty? Szósty? Nie wiem. Kurczę, się pomyliłam. Teraz jakoś chyba z emocji nie pamiętam. Nie wiem, piąty czy szósty? Aha. Jak jest z dosiadami? Agnieszka tutaj narzekała, że we Wrocławiu mało wyścigów, stajni mają mało koni. Ty jesteś zadowolona z tej liczby dosiadów, które masz w tych gonitwach też otwartych z dżokejami, czy też troszkę mało? Myślę, że jak na kobietę mam dosyć sporo. Wiadomo, u nas w stanie się trochę zmniejszyła liczba koni, ale trener mi zawsze stara się w każdy weekend jakiegoś konia dać, więc mam w nim duże wsparcie i mam cały czas możliwość jeżdżenia tych wyścigów. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam, żeby obejrzeć więcej. Wszystkie wyścigi w Polsce na jednym kanale. YouTube Torus Łużewiec.